Cześć wszystkim, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale, a dzisiaj Wam opowiem o takim produkcie jak LightGround. Jest to LED-owy panel, który zakładamy na tył naszego akwarium, od zewnątrz oczywiście. W ten sposób podświetla on tło naszego akwarium, nadając mu głębi i polepszając ogólny odbiór tego akwarium. Niesamowicie sprawdza się w przypadku robienia zdjęć oraz pewnie nagrywania filmów. Właśnie go dostałem. Wygląda to w ten sposób. Pudełeczko zwykłe. Brawo. Ok, otwórzmy go sobie. Mam nadzieję, że nie jest uszkodzony. Produkt jest solidnie zapakowany. W środku znajduje się sam panel oraz zasilacz. Mamy zasilacz. Zacznę to sobie składać powoli. Ma on oczywiście też regulator. Możemy go rozjaśnić, ściemnić. Bardzo fajna rzecz. Kątowniczki do zainstalowania go na tylnej szybie naszego akwarium oraz ogólna instrukcja produktu. Ok, tak wygląda sam produkt, sam panel LED-owy. Solidny, nawet troszkę ciężki. Ok, widzieliście, jak panel świeci. Teraz jedyne, co mi pozostało, to ściągnąć tło z tego akwarium, co nie będzie łatwe, bo będę musiał spuścić większość tej wody, odsunąć szafkę, odkleić folię, która pewnie mocno trzyma, następnie wyczyścić tylną szybkę i powiesić naszego LightGrounda. Z takich ważniejszych informacji jeszcze o produkcie, to jego barwa świetlna to około 8000 kelwinów. Jest w 100% wykonany w Polsce, a jego cena na ten rozmiar to około 780 zł. Czy warto, sami ocenicie. Natomiast rozmiarów jest naprawdę wiele do wyboru. Z tego co wiem, robią też na wymiar, także jeśli macie jakieś niestandardowe, śmiało można napisać do producenta. Na dole w opisie zostawię Wam link do kontaktu, i gdzie będziecie mogli zamówić sobie takiego LightGrounda. A ja przystępuję do pracy.
A więc tak to się teraz prezentuje. Poziom trudności w montażu bardzo niski. Myślę, że każdy da radę. Na pewno każdy da radę. Efekt dla mnie 10 na 10, bomba. Jestem mega zadowolony. Koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole, co o tym sądzicie. Jestem ciekaw waszych opinii na temat takich gadżetów akwarystycznych. A jeśli chcecie zobaczyć lub jesteście ciekawi, jak powstał ten zbiornik, to zapraszam was do filmu, który jakiś czas temu dodałem. Link znajdziecie na dole w opisie, u góry też karta. Zapraszam was również do obserwowania mnie na Instagramie. Tam dodaję zdjęcia moich akwariów głównie. Zostawcie łapkę do góry oraz subskrypcję, jeśli wam się podobało. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!